Chciałabym Wam zadać kilka pytań, no to na początku może przedstawcie się. Ja jestem Patryk Ślizak, mam 12 lat, pochodzę z... mieszkam w Skarżysku Kamiennej, taka mała miejscowość koło Kielc. Lubię grać, no jestem graczem, gram w dużo gier, FPS. Poza tym, no nie wiem, no będzie, no, a tak, poza tym lubię gotować i się aktorstwem interesuję. No teraz... Teraz Iza. Nazywam się Iza Imiołek, mam 13 lat, mieszkam w Radomiu i bardzo lubię śpiewać i grać na gitarze. Nazywam się Nikodem Pietras, mieszkam w Ostrowie Wielkopolskim, mam 12 lat, lubię grać na komputerze i tworzyć gry i w nie grać po prostu. Gram w sporo gier ogólnie. No i tylko, uczyłem się grać na keyboardzie. Nikt tu jeszcze nie powiedział ani słowa o tym, dlaczego wy tutaj jesteście. Kim jesteście? Mistrzami czego? Jesteśmy mistrzami kodowania. No, no to może powiedzcie mi, jaka jest historia projektu, no to może zapytam ciebie. To dokładnie nie znam historii projektu Mistrzowie Kodowania, ale mogę opowiedzieć o co chodzi w tym projekcie. No, projekt ma na celu pobudzić kreatywność u dzieci dzięki korzystaniu z programu Scratch. Taki język programowania. Nazwa tego programu wzięła się od miksowania muzyki, takich skraczy. Program stworzył Mitchell Racing, tak? No. Jeśli nie kojarzycie, to zrobił on, jest pomysłodawcą serii zabawek Lego Mindstorms i chyba też języka programowania StarLogo. Program tworzenie skryptów, czyli taki zaraz. Zanim o skryptach, to jeszcze powiem, jak się... jak zbudowany jest program? No, program jest zbudowany z takich puzli, które układamy na takiej... układamy skrypty dla postaci, czyli takie na przykład, jak wciśniemy strzałkę do góry, to postać na przykład idzie do góry. Musimy tak sami kombinować tymi kawałkami. Czy to jest program używany do projektowania gier, czy różnych innych rzeczy? Nie, to jest bardziej taki program do robienia. To nie jest... jak się długo posiedzi na Scratchu, to można zrobić na przykład bardzo dobre gry, ale największy problem Scratcha to jest to, że to jest bardziej taki program dla dzieci, żeby weszły w takie programowanie. To jest też dla ludzi, którzy nie mieli już pierwszego wejścia, to jest takie pierwsze wejście do świata gier. Iza, a powiedz, jako dziewczyna, czy widzisz, że więcej dziewczyn zaczyna się interesować tym całym bałaganem technologicznym? Moim zdaniem dziewczyny ciągle były zainteresowane tematyką informatyki. Super. No to nie, i tutaj trzeba... No bo wiesz, słyszymy codziennie w mediach, nie? Że dla kobiet jest trudniej się przebić. To, czy rośnie całe pokolenie młodych technologów, które są kobietami?
Tak, u mnie w szkole prawie wszystkie dziewczyny bardzo lubią programować i są bardzo tym zainteresowane. Fantastycznie. A co robicie? Tworzymy gry i różne programy. Jakie programy? Na przykład, taki jeden. Nikodem, ty się zastanawia, bo ciebie zaraz o coś zapytam. W tym momencie nie możesz sobie... Tak, nie pamiętam. Ale spoko, zaraz wrócimy. Julia, jakieś masz pytanie do Nikodema? Do Nikodema. No to jak wy ogólnie zaangażowaliście się w ten projekt? Zaangażowaliśmy się, często chodziliśmy na lekcje i dzięki temu... dzięki temu... Dzięki temu poznawaliśmy różne tajniki Scratcha, których uczyli nas nasi nauczyciele od programowania. A czy dla was programowanie jest fajne? Że, no, dla mnie programowanie to jest takie bardziej, jak się zaczyna programować i programuje się na takich prostych programach jak Scratch, to jest bardziej takie hobby. To jest takie fajne hobby. Czasem sobie zrobisz jakąś prostą grę, a potem wysyłasz na stronę programu i tam wszyscy mogą oglądać. A wiesz, to jest ciekawe, bo czy widzisz twoją, nazwijmy to, przyszłość? Wiem, jesteś młody, przecież tak? Następny tydzień to jest przyszłość. Ale nie. Czy widzisz siebie jako programistę zawodowego, czy myślisz, że to będzie dalej zabawa i będziesz się zajmował czymś innym? No, ja zawsze widzę siebie jako takiego programistę. Nawet w domu sobie wyobrażam takie rzeczy. Może inaczej zadam pytanie. Czy widzisz różnicę jakąś, czy jest dla ciebie różnica między tym, co widzisz, jak widzisz siebie w zawodzie, a jak widzisz siebie w zabawie? No siebie w zawodzie widzę tak jakby była wielka osoba, która jest taka wielka osoba, która dzierży wielką płytę CD i ma potęgę programistyczną, a ja chyba stoję obok tej osoby. Czyli programowanie to jest taki super moc, no tak. Dobra, to może ja się zapytam teraz coś Izy. Czy uważasz, że dorośli programiści, tacy już zawodowo, mogliby się nauczyć czegoś od dzieci? Moim zdaniem jak najbardziej. Dzieci powinny pomóc użyć wyobraźni dorosłym, ponieważ dorośli mają trochę uboższą wyobraźnię niż dzieci. Mocne słowa. To jest bardzo poważna sprawa, wiecie, bo wielu mądrych ludzi w tym momencie właśnie głośno i wyraźnie mówi o tym, że edukacja powinna się zmienić, powinna rozbudowywać przede wszystkim naszą wyobraźnię i kreatywność, a jeżeli nie przede wszystkim, to na pewno na takim samym poziomie jak nie wiem, dziedziny ścisłe, tak? Jak ty to widzisz? Jaka by była dla ciebie idealna edukacja? Moim zdaniem dzieci powinny współpracować z dorosłymi, żeby pomysły na grę podobały się też dzieciom, żeby dzieci też miały współudział w tym. Czyli te na przykład gry, które w tym momencie można sobie pójść i kupić w pudełku gdzieś w jakimś sklepie, niekoniecznie są takie, jakie wy byście chcieli? Tak, powinny być trochę dopracowane. Trochę? Someone call Entertainment Arts now. To co? Dziękujemy? Możemy dziękować.